wieczór w UTK. Emil Górny, witam ponownie. Ruszają bezpłatne konsultacje dla seniorów, którzy przeszli COVID-19. Kto dokładnie i w jakich sytuacjach może albo wręcz powinien z nich skorzystać? Porozmawiam z Państwem i moim gościem, którym jest zastępczyni dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta, Joanna Olenderek. Dobry wieczór, pani dyrektor. Dobry wieczór Państwu. Jak widać, potrzebne jest nie tylko leczenie osób z COVID-19, ale także tych, którzy przeszli już to zakażenie. Dobrze rozumiem? Tak, ten punkt dedykowany jest osobom, które przeszły zakażenie i które właściwie od momentu, kiedy zostały wyleczone, obserwują u siebie niepokojące objawy. Punkt jest dla osób powyżej 60 roku życia. Zachęcamy do skorzystania z usług i z konsultacji świadczonych przez punkt opieki post-COVID, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy objawy pojawiające się u osób starszych są bardzo niejednoznaczne. To jest tak, że powszechnie mówi się na przykład o takim zjawisku jak mgła covidowa czy też mgła mózgowa. I co to oznacza? Mówi się o sytuacjach. To oznacza, że po upływie tych 12 tygodni od wyleczenia mogą wystąpić pewnego rodzaju objawy, które powinny zaniepokoić zarówno samych pacjentów, jak też warto je skonsultować, chociażby z tego punktu widzenia, że czasami też pojawiają się takie objawy jak na przykład dezorientacja, trudności z komunikacją, czasem jest to niezdolność do skupienia się na różnych czynnościach. Zachęcamy do konsultacji w punkcie, ponieważ część tych zmian przypisywana jest i może być spowodowana też zaawansowanym wiekiem, kiedy te nasze zdolności też z chwilą, kiedy się starzejemy, trochę ulegają tutaj pogorszeniu, ale część z tych objawów może być związana też z przebytym zakażeniem COVID-em. W punkcie pracują specjaliści, którzy zatrudnieni są przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne i to są specjaliści, którzy potrafią właśnie odróżnić to, co jest zjawiskiem, czy też objawem spowodowanym procesem starzenia się, a to, co może być spowodowane czy efektem ubocznym przejścia zakażenia COVID-em. Zwłaszcza tutaj wskazane w takich sytuacjach są konsultacje geriatryczne, konsultacje neuropsychiatryczne, neuropsychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne. Musimy pamiętać o tym, że nawet na stronach ministerstwa został udostępniony podręcznik, jak wykonywać samodzielnie pewne elementy czy ćwiczenia rehabilitacyjne w domu, ale warto to też skonsultować w tym punkcie na przykład z fizjoterapeutą, żeby mieć okazję spróbować zobaczyć, jak należy wykonywać pewne ćwiczenia. Osoby starsze mogą mieć z tym problem, stąd taka inicjatywa Miasta Poznania, żeby rzeczywiście taki punkt powstał, żeby pilotażowo też ten projekt odpowiedział i na potrzeby poznaniaków, ale też może dał wskazówki dotyczące tego, jakie jeszcze inne potrzeby powinniśmy w tym zakresie identyfikować. Od środy już ten punkt jest. Jaka skala, ile osób już się zgłosiło, czy zainteresowanie tym punktem jest w ogóle na tym etapie? Zgłoszenia przyjmowane są przez Poznań Kontakt i w Poznań Kontakt umawiane są wizyty. W tej chwili jeszcze nie odbyły się żadne bezpośrednie wizyty w punkcie, natomiast pierwsze zgłoszenia już są i terminy są dostosowywane tutaj do oczekiwań zgłaszających się pacjentów. Mhm. Co dalej, jeżeli będą też takie potrzeby, żeby na przykład ludzie młodsi, którzy też często padają ofiarą właśnie tych zespołów po-covidowych, macie w swoich planach otwarcie takich punktów dla osób też nieco młodszych? Już dzisiaj to jest tak, że ten punkt post-covidowy, który w tej chwili został uruchomiony, nie jest jedynym działaniem miasta dotyczącym rehabilitacji po-covidowej. Natomiast te działania z zakresu rehabilitacji po-covidowej, one dedykowane są przede wszystkim osobom starszym, ponieważ to są osoby, które mają najwięcej trudności z powrotem do pełnego zdrowia. Specjalną rehabilitację post-covidową uruchomiliśmy również w
Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. I tam są świadczenia przede wszystkim z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej. Świadczenia, ale też zabiegi, które poprawiają przede wszystkim wydolność oddechową, wydolność krążeniową, sprawność fizyczną oraz konsultacje psychologiczne. Identyfikujemy tutaj te problemy, które mogą być związane i mogą być następstwem przebytego zakażenia COVID-em. To może być przede wszystkim skutek długotrwałego braku ruchu. Stąd wskazane są zabiegi, które tą sprawność fizyczną, sprawność ruchową będą podnosiły. Na pewno w czasie choroby, w czasie hospitalizacji osoby też doświadczyły tutaj różnego rodzaju kryzysów psychologicznych. Dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że przebieg i samej choroby, on nie odbywa się tak, jak to jest w przypadku innych chorób, kiedy mogą nas chociażby nasi bliscy czy pocieszyć, czy potrzymać za rękę. Tutaj osoby, które przebyły COVID, no czasem nawet chcą porozmawiać o tych problemach, które im się pojawiły z zakresu zdrowia psychicznego, z zakresu wsparcia psychologicznego. Co do wsparcia psychologicznego, to też jest bardzo bogata oferta tego wsparcia dla osób w różnym wieku i w różnych kryzysach. Ona jest dostępna na naszych stronach internetowych miejskich. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, żeby tam szukać pomocy, szukać wsparcia. Wracając natomiast do tej rehabilitacji post-covidowej udzielanej w Posumie, to jest cały cykl zabiegów, który jest dedykowany poszczególnym pacjentom. I jedynym kryterium takim kwalifikującym to jest przede wszystkim udokumentowane i potwierdzone przebycie zakażenia COVID-em oraz skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej skierowanie na zabiegi wykonywane na oddziale rehabilitacji dziennej. Także zachęcam tutaj też do zainteresowania się wszystkie informacje z zakresu tej rehabilitacji post-covidowej, które świadczone są w Posumie, one też są dostępne na stronach miejskich, ale również bezpośrednio na stronie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Wszystkie zabiegi wykonywane są na drugim piętrze w budynku B, natomiast ten ośrodek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o rehabilitację po-covidową, to też dla tych, którzy przebyli ostrą fazę COVID-u, nasz poznański miejski podmiot leczniczy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Mogileńskiej, uruchomił 20 łóżek, gdzie jest możliwa rehabilitacja. Tutaj również potrzebne jest skierowanie od lekarza na oddział rehabilitacyjny, natomiast te zabiegi, które są wykonywane w ZOL-u na ulicy Mogileńskiej, one dotyczą przede wszystkim poprawienia sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej, krążeniowej, siły mięśniowej i sprawności fizycznej. Warto, drodzy też Państwo, zadbać o swoje zdrowie, warto się także zgłaszać. Pani dyrektor także wspomniała, że można tych informacji znaleźć więcej w internecie, ale także Poznań Kontakt. Tam można się umówić. Zastępczyni dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Joanna Londrak była Państwa i moim gościem w Wieczerze WTK. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę jednak zostać z nami. Do zobaczenia.